Markus, witam serdecznie w kolejnej części poradnika do gry The Hunter Call of the Wild. Znajdujemy się w Afryce, znajdujemy się tutaj, w tym miejscu. Zaczynamy od mapki, dlaczego to ważne? Bo jest to super miejsce na rozpoczęcie każdej gry. Domek, gdzie można polować z werandy prawie na wszystkie zwierzęta, które są w grze. Ale o tym za moment. Najpierw tradycyjnie coś, taki wstęp o rezerwacie. Gdy pojawił się dodatek DLC z rezerwatem w Afryce, wzbudził jedno wielkie rozczarowanie. Reakcje były różne. Jedni byli wkurzeni, jedni byli załamani. Jak to można? W ten sposób. Co to za Afryka? Jeżeli zapytamy przedszkolaka i wymieni zwierzęta, które można spotkać w Afryce, to na pewno nie trafiłby ani jednego z tych, które były tutaj. Tej pierwszej wersji. No może byliby tacy, którzy wymieniliby guźca, bo oglądali Króla Lwa. No ale tak, jaka Afryka? Nie ma lwów. Przede wszystkim lwów. Gdzie słonie? Gdzie nosorożce? Wszyscy wołali. No i stało się, że nasi twórcy poszli po rozum do głowy i dołożyli nam dwa zwierzątka, które w tej chwili są najlepszymi zwierzętami do polowań tu w rezerwacie afrykańskim, czyli oryksy i lwy. No i w tym kształcie, w którym jest teraz ten rezerwat z tymi dodanymi zwierzakami, jest na pewno z jednym z najlepszych rezerwatów w grze. No to teraz co zabieramy? Tak, na wyposażenie, które zabieramy tutaj na polowanko, będzie się składać. Proponuję tutaj zabrać dodatkowo jakby pistolet kalibru 22 na przypadkowe zajączki, które się gdzieś przyplątają pobliżej. Zawsze można spróbować do nich strzelać z tego pistoletu. Dlaczego nie zabieramy sztucera 022? Dlatego, że zabieramy jakąś broń, którą będziemy się bronić przed atakiem krówek, czyli tych bawołów afrykańskich. Dlatego pod jedynką mamy właśnie broń do obrony. Nieco inaczej niż w tych innych rezerwatach. Pod dwójeczką mamy tego Rangera 243. Tutaj będziemy polować z niego na szakale i skoczynki antylopie. Tradycyjnie Eclairs pod trójką. Tutaj będziemy polować na kud małe, antylopy gnu. I na guisce. Takie afrykańskie dziki. Bardzo fajne zwierzaki. Pod czwóreczką tradycyjnie trzysetka i tutaj oryksy, lwy, no i bawoły afrykańskie. Pod piątką lornetka, jeśli chodzi o wabiki, to tak na szybko grzechotka roglowa na kudu małe i oryksy. Wabik na bychka, prychacz. Tutaj będziemy tym wabić skoczniki antylopie, gnu pręgowane i kudu małe. Bardzo szerokie zastosowanie. Na drapieżniki możemy brać, chyba nawet lepiej by było wziąć tego zająca zamiast przestraszonej sarenki, bo zające możemy wołać i lwy i szakale, a tu na
Przesadzona sarenka nie działa na szakale. Dlatego chyba lepszym wyborem byłby ten drugi babik. Ale na drapieżniki bierzemy jeden. Jeden z tych dwóch. I dziewiątka babik na dziki, tak jak powiedziałem, pod zerem. Tutaj mamy dodatkowo pistolet na zajączki. Tak, żeby w razie spotkania z zajączkiem też było do czego strzelać. No tu już zaczęliśmy od tej mapy, to może jeszcze raz do niej wrócimy. Tak jak powiedziałem, zresztą widać tutaj, aż się roi w pobliżu od stref różnych, bawół, zając, kudu. To zając, to wszystko jest w najbliższej odległości od tego domku tu. Tutaj możemy z tego tarasu przed domkiem spokojnie strzelać do różnych zwierzątek. A zwierzątka są trochę dalej w tym kierunku, to tutaj mam też ambonkę postawioną specjalnie, że można podejść. A tak tu przed tym takim zagajnikiem, tu bardzo, bardzo często zajączki sobie skaczą. Tutaj odpoczywają, tu akurat kudu sobie odpoczywa. Guźce odpoczywają. No i bawoły. No, tutaj stąd też zauważyłem szakala dziewiątkę kiedyś z tego miejsca. Jest to bezwzględnie miejsce numer jeden w Afryce, które trzeba jak najszybciej odblokować. Ja to miejsce nazywam swoją bazą i stąd zawsze wyruszam na różne wyprawy. Mało tego, jeżeli tutaj nic nie znajdziemy albo skończymy tu polować w tym miejscu, wokół tego jeziora zawsze coś znajdziemy. Zawsze coś znajdziemy. Widać tam guziec leci po drugiej stronie jeziora. O, to jest stado guźców. Zobaczymy przez lornetkę, będzie lepiej widać. Tutaj są nad samą wodą. O, proszę. Gdy przejdziemy tutaj dalej, za tym jeziorem, tam w tym miejscu, tutaj przez tą drogę, w tamtym kierunku, stada przechodzą oryksów, bawołów, gnu. Tu nad tym jeziorem jest wszystko. O, widzimy tu akurat guźce opanowały. Tu też jakiś guziec daje znać, że są. O, jest statko. Może jakiś. Właśnie nie mam zamiaru polować w tej chwili na czwóreczka. No, ale czwóreczka już jest chyba poza naszym zasięgiem, bo wyszła tutaj w te krzaczory i to już poza naszym zasięgiem. Nie, postaram się w czasie przedstawiania tutaj tych najlepszych miejsc do polowania w tym rezerwacie nie polować, bo w poprzednim rezerwacie wyniknęły z tego bardzo duże problemy. Później do tego doszły problemy techniczne i wyszło jak wyszło. No ale przejdźmy dalej, czyli miejsce numer jeden bezwzględnie to. Tutaj tak różowo jest, to jest jedno z moich ulubionych miejsc na krówki, ale do tej piątki go nie włączam, to niech to będzie taki plus. Tutaj właśnie wczoraj chyba ten wybrałem się i tak nie wiem, że tych krówek poleciało 8 chyba. No, drugim miejscem, które chcę polecić do obowiązkowego odwiedzenia, jest tutaj. To miejsce nad takim jeziorem.
Wiem, że będzie bardzo dużo zwierzaków na pewno. Teraz, bo sobie obiecałem nie polować, tylko pokazywać. Tutaj wychodzimy na taką wielką przestrzeń otwartą. Nie powiem, że zawsze tu coś jest, ale się trzeba dobrze przyglądać. Na pewno się coś znajdzie. Często bywają tu szakale, skoczniki, antylopie. Zdarzają się też na tej otwartej przestrzeni lwy. Ale nas interesuje szczególnie brzeg tego jeziora. Brzeg tego jeziora i ta tutaj to wschodni brzeg szczególnie tego jeziora. Idziemy gdzieś tu, mniej więcej w tym kierunku, żeby mieć ten wschodni brzeg pod obserwacją. Przy okazji z tego miejsca jest widok na wszystkie strony. Tu mamy trochę otwartego terenu. Tu jest jezioro i tutaj jest przy tym brzegu też taki otwarty teren. Co tu można spotkać? Może łatwiej powiedzieć, czego tu nie ma. Nie ma tutaj bawołów. O, gdybyśmy się tu wybierali, to broń do samoobrony nie jest nam potrzebna. Tu bawołów nie spotkamy. To są takie miejsca. Bawołów nie spotkamy. No, a tu na tym wzgórzu, tam u góry jest kraina szakali i zajączków. Nie ma tam na tym płaskowyżu innych zwierząt, tylko szakale i zające. Tak jak to. No doszliśmy. Już słychać tu jakieś szakale były. Tu jest, powiedzmy, to miejsce. No możemy tutaj praktycznie, gdzie byśmy nie stanęli, to miejsce jest dobre. Tam coś widać, jest coś. Nie. Mamy tak blisko tego szakala. Tylko to jest takie wychudzone, że to trudno zauważyć. O, proszę, jest nasz szakal. Tak. Tu jest to bardzo, bardzo dobre miejsce. Tutaj często bywały, powiem szczerze, dawno nie widziałem, ale bywały tutaj stada kudu. Małe skoczniki są tutaj bardzo często. Antylopie. No i lwy. Bywają tutaj lwy po obu brzegach tego jeziora. Tak, to by było to miejsce numer dwa. Miejsce numer trzy. Wybieramy się tutaj do tego domku, a interesować nas będzie pozycja tutaj przy tej ambonce. Jest to takie miejsce, gdzie zawsze, gdzie się tu wybieram,
Mam upolowane przynajmniej 3-4 takie bardzo, bardzo ładne sztuki oryksa. Oryksy są tu zawsze. Oprócz tego tam na takim otwartym terenie przed tą Aboną myśliwską mają swoje miejsce bytowania skoczynki antylopie. No, ta Abona, która się tu znajduje, którą pokazywałem, którym tutaj idziemy w tym kierunku, to z tej ambony dwa diamenty na pewno. Ustrzeliłem, a właśnie się zastanawiam, czy nie trzy. Nie, nie, tylko dwa chyba, bo był jeden skocznik diamentowy i oryks diamentowy z tej ambony. No tu się nie obawiam, że nie będą współpracować zwierzaki, bo one tutaj są zawsze. Dlatego bardzo lubię Afrykę, że są w Afryce takie miejsca, gdzie można liczyć na zwierzaki zawsze. Nawet jak mamy 20 minut, tylko odpalamy grę i tutaj warto te 3 minuty iść, bo na pewno będziemy mieli do czego strzelać. O, już go słychać, już uciekł. No ale my się, o, właściwie to właśnie się nie przejmujemy, bo mamy pokazać miejsce, a nie polować. Oryksy bardzo lubią tutaj też zbocza tego wzgórza. Mają jakąś trasę tędy, idą na to wzgórze, a później w zależności schodzą gdzieś o tam właśnie, albo w tamtym kierunku, albo tu później i idą dalej w tym kierunku. Różnie tu z nimi bywa. No, tutaj wejdziemy na te wzgórze, to już będziemy widzieć wszystkie miejsca, o których mówiłem. Mamy kolejnego oryksa, trójeczkę. No tutaj można być wybrednym nawet w tych tu okolicach, bo oryksy czwórki są tu bardzo często. No tak już mówiłem, trafiła mi się tutaj diamentowa piątka. Tu są prawie zawsze i podejrzewam, że będą tam. Będą tam te oryksy, tylko mogą być akurat z tego miejsca niewidoczne. Mogą być tutaj zaraz za górką, albo po prostu są delikatnie powyżej zasięgu widzenia ich. Tu również skoczniki, to mówiłem, że tu na tych tu polach skoczniki bardzo często występują i tutaj również się wylegują. Mają takie miejsce odpoczynku tutaj w tych. Tu praktycznie z każdego kierunku i w każdym kierunku jakieś zwierzęta mają swoje tarasy. No proszę, mamy następnego oryksa. No. Akurat chyba jeden schodzi, drugi chodzi.
Tam. Tak, jest to miejsce numer 3. Tu w rezerwacie. Te plamy to są takie miejsca dodatkowe, to. Sprawdzałem, czy w innych rejonach też jeszcze jakieś zwierzęta tutaj są. Tu jest miejsce numer 4. Tutaj te dwa jeziora. I tu jest jedno z moich, w sumie też bardzo ulubionych miejsc, też na takie krótsze, dłuższe polowania, albo na rozpoczęcie polowania, kiedy tam na przykład jest, tam w tym domku na północy, jakaś presja łowiecka lub coś, wtedy również zaczynam stąd. No tam oryksa usłyszeliśmy. Idziemy, jak coś wystraszymy, to nie szkoda. Bardzo fajne miejsce jest. Tutaj się udajemy. Tu mniej więcej na ten taki cypel wzgórze. Oczywiście po samym położeniu tego miejsca widać, że jest miejscem idealnym. Do polowania. Oczywiście jest to miejsce idealne do tego, żeby strzelać na drugi brzeg jeziora. Zasięg widzenia z tego miejsca jest super. Kiedyś trzeba było uważać, bo był taki epizod międzypaczowy, że lwy były agresywne i tu dość często w tych krzakach siedziały jakieś lwy. Wtedy było tak, że lwy atakowały tylko po jednym ostrzeżeniu. Lasy odzywały, ostrzegały, że tam są. Jak się ignorowało, to atakowały. Niestety nie podobało się to komuś i zostało zmienione. Tak, tu mam swoją ambonkę i proszę zobaczyć, jaki tutaj jest widok. Tak jak mówiłem, w tych krzakach bardzo często siedzą lwy. Tutaj. Tutaj swoje trasy przez te odsłonięte tereny mają oryksy, kudu. Tutaj nad samym jeziorem, tu w tych krzakach trafiają się szakale. I lwy też uwielbiają tutaj siedzieć przy tym brzegu. Na drugiej stronie też podobny asortyment. Oryksy. No te oryksy to są tak charakterystyczne, bo są bardzo mocno widoczne w tej takiej zielono-żółtej scenerii. Biały kolor bardzo się wyróżnia. Trzeba je było na Syberię wyeksportować, tam by było trudniej je zauważyć. Tak. No tu akurat zwierzęta nie chcą współpracować i może to i bardzo dobrze. Bo mam do przedstawienia te ostatnie, piąte miejsce. Jest to miejsce, w którym zdecydowanie tutaj upolowałem najwięcej zwierząt teraz na tym ekranie, tak jak o, zrobimy ten ekran w ten sposób, w tym oto miejscu.
biorąc całą Afrykę, to tutaj w tym prostokącie nawet możemy to do kwadrata zbić. Takiego tylko te centrum kwadrat. Tutaj upolowałem najwięcej zwierząt. Tutaj też trafiło się najwięcej diamentów. Diamentowe gnu, diamentowe kudu, więcej niż jedna sztuka. Diamentowy oryks, dokładnie w tym miejscu diamentowy oryks. Diamentowy lew. Naprawdę bardzo dużo. Pierwszy raz, gdy tutaj przyszedłem w ten rejon. Byłem w szoku ze względu na ilość kudu, którą tu widziałem. Przedtem byłem przekonany, że kudu to tak w takich statkach po 3-4 chodzą, góra 5. A tutaj widziałem kilkanaście w stadzie. I kudu nie było to jedyne stado, bo oprócz tego było jeszcze również kilkanaście oryksów. Gdzieś tam parę metrów dalej sobie maszerowały bawoły. Także był tu praktycznie cały zwierzyniec. To wygląda. Tutaj mam postawione dwie ambonki. Udamy się na tą. Tutaj mam stanowisko, z którego lwów ubiłem. Więcej jak 50. Proszę bardzo. Już mógł być następny. Następny lew. Oryks. Tutaj był ten diamentowy oryks ubity. A diamentowy lew sobie szedł stąd tu. Z tym, że strzelałem do niego z drugiej strony. O tym miejscu cokolwiek się powie, to no, wszystko jest tutaj. Wszystko. Nawet gdyby ktoś się uparł, to na zajączki również można tu polować. Z guiscami może tu być problem. Bo guisców akurat nie widziałem. Tutaj, w tym miejscu, na tym wzniesieniu i za tym wzniesieniem często chodzą stada gnu. Niektóre odbijają i tędy też idą do góry, na to wzniesienie. A kojoty mają trasę trochę odwrotną. Stąd gdzieś wychodzą i po tym wzniesieniu udałem się tam w stronę północy. Obowiązkowy jest tutaj, tam jest, no stąd go akurat nie widać, ale tutaj jest domek. Proszę bardzo, tak jak tu o tym domku jest mowa. Ten jest obowiązkowy. Po tym jak komuś pasuje, wiadomo co mówiłem o wietrze, ten wiatr w wszystkich rezerwatach wieje z kierunku północnego, dlatego ja preferuję podchodzić do tego rezerwatu z tej strony. I tak mówię, tu mam ambonkę i tutaj mam ambonkę postawioną. Czasami idę tutaj, do tej ambonki. Na przykład. Co panowa może? Pan lew się położy. No dobrze. Miałem nie polować, ale możemy powiedzieć, że to było
Na życzenie lwa. Sam się prosił. Kapitalny teren do polowania i naprawdę bardzo, bardzo duża ilość zwierzyny, bardzo różnych zwierzyny tutaj w tym miejscu. Zdecydowanie najlepsze miejsce do polowania w Afryce. A te poprzednie miejsca, o których mówiłem, niewiele mu ustępują. Tak to już jest z tym, że... Dobra, to mamy parkę. Lew i lwica. Podsumowując, rezerwat afrykański. Na pewno przynajmniej na równo z rezerwatem Leighton Lake, a nie wiem, czy nawet nie lepszy od Leighton Lake. Bezwzględnie, jeżeli ktoś nie ma tego rezerwatu, należy go zakupić. Jeżeli wszystko co najlepsze w tej grze można uzyskać mając te dwa rezerwaty, czyli Leighton Lake i ten afrykański. No, polowanie tu praktycznie się nie nudzi w tym rezerwacie. To jest bardzo różnorodne. No. Trudno sobie w tym momencie wyobrazić, jak mogło wyglądać tu polowanie bez tych oryksów i lwów. Było to, no, bardzo trudno sobie to wyobrazić. Tak. Zawsze tutaj do tej Afryki wracam z przyjemnością. Jeszcze teraz, po tylu godzinach spędzonych w tej grze. Zawsze tutaj coś ciekawego się wydarzy i zawsze jakieś ciekawe polowanie się zdarzy. Nie bez znaczenia są także te bawoły. No, które pod względem agresywności bardzo, bardzo przewyższają lwy. Też czasami trzeba się nauczyć tutaj uciekać przed nimi. Także moja ocena tego rezerwatu jest jak najbardziej wysoka. Ten rezerwat jest obowiązkowym DLC. Każdy powinien go sobie zakupić. Cóż, to by było w tym przedstawieniu tego rezerwatu wszystko. Zapraszam na następny filmik, w którym będziemy polować. Mam nadzieję, że zwierzęta będą współpracować z nami i będzie to bardzo ciekawy filmik. No. W tym filmiku było to na tyle. Dziękuję Wam bardzo. Mówił dla Was Markus.